To było po prostu przycięcie poprzednie i tu, o, tu uciąłem, a tu wyszły sobie dwa kolejne i później też przytnę gdzieś na takiej wysokości 5 cm, myślę, że wystarczy. Tu już jakieś owoce ligustru, chyba trujące z tego co wiem. Witam. Chciałem Wam dzisiaj pokazać, jak przycinać ligustr. Do tego używam takiego to sprzętu Fiskarsa i robimy to w następujący sposób. Od początku gdzieś 5 cm ciachamy. Nie patyczkujemy się z tym. Po prostu jedziemy. Tu już mamy odrosty, jak widać, z jednego powstały dwa. Pokażę Wam więcej. No, tutaj spróbuję zzoomować, o, widzicie? I właśnie o to chodzi, w tym przycinaniu ligustra, czy ligustru, cholera, nie mogę zoomować tak, żeby było ładnie, aby się rozkrzywił jak najlepiej. Jedziemy z tym koksem, po prostu nie patrzymy na oko mniej więcej. I tutaj, o, też widać, przyciąłem poprzednio. I jak widzimy, ładnie się rozkrzewił na dwie części. Po jakimś czasie, też go te pojedyncze będę przycinał. Nie wiem, o co chodzi, czemu mi ta ostrość ucieka, ale wkurza mnie to strasznie. Jedziemy dalej. Ciach, ciach, te świeżutkie, ciachamy, nie patrzymy, ostro, bo z nich będą kolejne i nasz, żywopłot będzie bardzo gęsty, a w końcu o to nam chodzi, nie? O, taki widać, możecie od razu poznać, że to są świeże odrosty. Tak na szybko przejadę, żeby Wam tylko pokazać. Nawet więcej można. Nie przeszkadza. Bo i tak z nich wyrosną kolejne. Tak jak... O, tutaj też widać ładnie. Widać, widać. Pewnie, że widać. Cholera jasna, nie wiem, o co chodzi z tym. Może sam... Sam nie chcę. Ale widać. To było po prostu przycięcie poprzednie. Poprzednie i tu, o, tu uciąłem, a tu wyszły sobie dwa kolejne. I później też przytnę gdzieś na takiej wysokości 5 cm, myślę, że wystarczy. Tu już jakieś owoce ligustru. Chyba trujące z tego co wiem.
Często też widzę takie duże odrosty, to też je ciacham albo w tym miejscu, albo w tym, raczej w tym. I tu od tego też pójdą kolejne dwa odgałęzienia. Nie wolno się z tym cackać, po prostu się to obcina. I o to chodzi. Ja niestety mam tu bałagan. Facelia błękitna sobie też rośnie. Co widzę, to obcinam. Gwarantuję, że bardzo ładnie się rozrośnie. Nie miałem czasu tu posprzątać, bo miałem mały tutaj kłopocik. Powywracały się drzewa. I co zrobić? No, to więc tak przycinamy ligustr. Pozdrawiam. Jak macie jakieś pytania, to walcie. Chętnie odpowiem. Pamiętajcie o subskrybowaniu i łapkę w górę, jeżeli wam się to przydało, ten filmik. Będzie to dla mnie informacją, żeby coś więcej wam nakręcać. Też na przykład właśnie z ogrodu czy z roślinności, jakie tu posiadam, jak co robić. Pozdrawiam. Mam coś ekstra, bo zauważyłem, że jest złamane w tym miejscu. I będę chciał to trochę uratować, bo jest bardzo ładne odgałęzienie. I zrobię to w następujący sposób. Biorę opaskę uciskową, tak zwaną trtetetkę. Ciekawe, czy u was też się na to tak mówi. Właśnie z powodu tego, że to oddaje taki głos. Zobaczcie. Po prostu do głównego konara to ścisnę. I zobaczymy, co będzie po zimie. Sam jestem ciekawy, czy to się uda. Najlepiej by było przesmarować jakąś substancją ochronną. Ale ja takich rzeczy nie mam. Tak więc opaskę uciskową w taki oto sposób zrobię. Zaraz to obetnę, albo może zostawię, to będę wiedział, o co chodzi. Ścisnąłem, może jeszcze poprawię, kombinerkami pociągnę, to ściśnie jeszcze mocniej. No, to taki ekstra. Może wam się do czegoś przydać. Jak szczepicie, może też właśnie używać tretetetek. No, pozdrawiam. Jeszcze raz, na razie.